Najsłynniejsza radomska piłkarka, o której sukcesach mówiła cała Polska, mistrzyni Europy juniorek Anna Rędzia, nie jest już zawodniczką czwórki Radom. Teraz reprezentuje UKS SMS Łódź. Do łódzkiego klubu, który też występuje w pierwszej lidze, przeniosły się również inne podstawowe piłkarki czwórki. W UKS SMS zagrają Dominika Grat, Kinga Molenda i Aleksandra Grajko. Z kolei do zespołu Ekstraklasy Gosilek Piaseczno trafiła Katarzyna Chrzanowska. Natomiast do innej drużyny z najwyższej klasy rozgrywek Olimpii Szczecin przeszła z czwórki Ewa Cieśla. Jeżeli dodamy do tego, że zakończyła karierę Sylwia Michałowicz, to można mówić o rewolucji kadrowej w radomskim klubie. Drużyna broni sprawdzi się w wyjazdowym sparingu z Energią Kozienice. Początek meczu w środę o godzinie 17. Tymczasem zespół broni złożony z 6 klasy z podstawowego składu i juniorów wygrał w Lipsku turniej z okazji 50-lecia Powiślanki. Najpierw Radomianie pokonali Powiślankę 1-0. Natomiast w finale ze Skaryszywianką Skaryszew po 60 minutach był remis 1-1. Broń wygrała jednak rzuty karne 2-0. Rosa Radom ma już licencję na grę w Tauron Basket Lidze. Z podobnego osiągnięcia cieszy się także 12 innych klubów. Są wśród nich Beniaminkowie, Wikana Stad Lublin, MKS Dąbrowa Górnicza, Polski Cukier Toruń i King Wilki Morskie Szczecin. Niespodziewanie licencji nie uzyskał mistrz Polski Turów Zgorzelec. Komisja Polskiej Ligi Koszykówki odmówiła jej także Polfarmeksowi Kutno i Polfarmie Starogard Gdański. Wspomniane kluby mają tydzień na odwołanie do Komisji Polskiego Związku Koszykówki. Marcin Górka stracił apetyt na sukcesy w siatkówce. Szef odnowy biologicznej siatkarzy czarnych zakończył współpracę z drużyną plus ligi tego klubu. Jego następcą będzie Krzysztof Malczewski, który w poprzednim sezonie opiekował się drugoligową drużyną koszykarzy Rosy. Arkadiusz Kołyniec doznał kontuzji i na turnieju w Baku dwa razy wychodził do walki tylko po to, aby od razu poddał go trener. Mimo to radomski zapaśnik został sklasyfikowany na 5. miejscu w wadze do 75 kg. Natomiast Daniel Rutkowski stoczył w stolicy Azerbejdżanu dwie walki z reprezentantami gospodarzy. Obie przegrał i zajął 11. miejsce w kategorii do 66 kg.